Dzień dobry, w moim studiu Iwona Olecka i Radosław Łabarzewski. Dzień dobry Państwu. Cześć. Słuchajcie, Stowarzyszenie Zadrzewieni, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Płock oraz Grupa Płock dla Drzew zainicjowali powstanie Komitetu Ratunkowego Jaru Małej Rosicy. Musiałam przeczytać, żeby nie pomylić nazwy, bo długa. Z jakiego powodu powstał ten komitet? Przede wszystkim z analizy dokumentów, które do nas dotarły. Już od pewnego czasu zastanawialiśmy się, co będzie się działo w tym rejonie. To jest obszar między, chyba najbardziej czytelnie powiemy, między trasą Księdza Popiełuszki, a ulicą Swojską i Jana Pawła. Większość tych terenów to są nieużytki do samego Jaru Małej Rosicy. No i tam jest dość planowana, dość intensywna zabudowa. Planowane są budowy sklepów wielkopowierzchniowych, parkingów, dużych zakładów usługowo-handlowych, no i osiedla. Ta zabudowa, naszym zdaniem, idzie zbyt głęboko w jar Małej Rosicy i może spowodować dość duże zniszczenia, jak nie utratę walorów nie tylko krajobrazowych, ale przyrodniczych tego miejsca. No i zebraliśmy się razem i stwierdziliśmy, że powinniśmy coś z tym zrobić, a od dłuższego czasu też próbujemy, jeszcze nie, jak nie było stowarzyszenia, tylko istniała sama Grupa Płock dla Drzew, próbowaliśmy zachęcić władze miasta, a głównie prezydenta, bo to jest w jego gestii, żeby przywrócił stan pierwotny, jeśli chodzi o dokumentację, znaczy o informacje o tym, czym jest ciek zwany Małą Rosicą, bo jest to ciek naturalny, rzeka, a we wszystkich dokumentach funkcjonuje jako rów. No i z tym się wiążą różne rzeczy niebezpieczne dla tej rzeki, łącznie z tym, że można bezkarnie zlewać tam wszystko, co nam przyjdzie do głowy, ponieważ będzie to uznane nie jako zrzut do rzeki, tylko jako zrzut do gruntu. A dlaczego jest rów, a nie rzeka? No tutaj się kłania niechlujstwo urzędników. Nie wiemy dokładnie, który. Dokładnie nie wiadomo, dlaczego. W pewnym momencie gdzieś to w dokumentach zostało źle zapisane. Prawdopodobnie na pewnym odcinku została Mała Rosica uznana jako rów. Potem się przeniosło na całą rzekę. Być może to były te czasy, kiedy powstawały te nowe osiedla, kiedy się budował ten nowy węzeł. Jak również przekształcały się instytucje, także jeżeli do Wód Polskich nie poszła informacja, że tam znajduje się rzeka, no to nikt fizycznie nie był, nie sprawdził i skoro miasto nie zgłasza w tamtym miejscu żadnej rzeki, to tej rzeki widocznie tam nie ma, mimo że ona w rzeczywistości istnieje i spełnia wszystkie warunki wymagane prawem wodnym, aby tą rzeką, czyli ciekiem wodnym być. Zresztą takie pismo dostaliśmy od Wód Polskich, z którego jasno wynika, że oni tam nie widzą żadnej rzeki. Więc rzeka jest, ale na mapach nie ma. Nie ma. To jak to w starym filmie staw możemy... Może przejść, jeszcze inaczej, tak? Na mapach historycznych, nawet z roku 1840, Mała Rosica jest. I nazywa się Małą Rosicą właśnie. Także to jest ewidentne przeoczenie, nie chcę powiedzieć, czy świadome, czy nie, bo nie wiadomo. Niedopatrzenie urzędników, nie wiem, lat 80., 90., trudno w tej chwili odszukać, w którym miejscu to się zadziało, ale ktoś fragment rzeki nazwał rowem i potem cała rzeka zaczęła być nazywana rowem. Skoro jest rowem, to nie ma rzeki. Skoro nie ma rzeki, to nie zgłaszamy jej do Wód Polskich. Prawda? Przy ewidencji na przykład, jakie są rzeki w powiecie, w województwie i tak dalej. Skoro jest rowem, to jest trochę efekt rodomina. Możemy ją dowolnie przekształcać, możemy budować kaskady, możemy ją zabetonować. Czyli nie podlega żadnej ochronie. Praktycznie słowem. Żadnej Dokładnie. Ochronie. No jest to z pewnych powodów dla niektórych wygodne, ale no niebezpieczne dla samej rzeki, no i dla nas, no bo to jest to... jest to miejsce bardzo ważne dla przyrody, ale również dla mieszkańców, ponieważ no, istnienie takich rzek i rozlewisk, które ona powoduje,
jakby utrzymuje wodę w gruncie, w krajobrazie. Jest to roślinność. Tak, wszystkie organizmy żyjące. Czyli jest to kwestia też naszego bezpieczeństwa. Mhm. Radku, ty podczas lutowej sesji przedstawiłeś prezydentowi i radnym takie wnioski o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jar Małej Rosicy, a także o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaki efekt chcecie tym osiągnąć? Naszym zadaniem jest, nie chcemy być krytykami, stosować krytyki totalnej. Chcemy zasugerować pewne rozwiązania. Uważamy, że jakby najmniejszą formą ochrony, idealnie gdyby był to rezerwat, ale tak. Najmniejszą formą ochrony dla tego miejsca, którą mogą radni zrobić od tak, czyli po prostu zagłosować za tym, to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy. A drugą rzeczą, którą na pewno trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć, jak już ten zespół powstanie, żeby zabezpieczyć go przed tą antropopresją, to stworzyć taki bufor w postaci terenów zielonych. I tutaj proponujemy nie budowanie to dużo powiedziane, nie tworzenie parku miejskiego w miejscu, gdzie jest las, bo tam jest las i trzeba uznać, że to jest las i niech będzie częścią... Czyli przekształcić działkę na działkę leśną. Tak, po prostu. Która ma charakter leśny. Bo de facto taki ma. A ten planowany park miejski przesunąć bliżej ulicy Pałacowej i stworzyć bufor przed tą zabudową, która się i tak tam pojawi. Wiemy, że tego nie zahamujemy i też nie chcemy tego zahamować. Ale chcemy też, jakby w Konstytucji jest zapisany zrównoważony rozwój. A zrównoważony rozwój polega na tym, że się waży to, co jest dobre dla środowiska i to, co jest dobre dla kasy miejskiej. To znaczy, rozumiem, że sprzedaż tych gruntów będzie dobra dla kasy miejskiej, ale zniszczenie Jaru Małej Rosicy będzie niedobre dla nas wszystkich mieszkańców. Tu musi pojawić się ta równowaga i ta propozycja, która się pojawiła na sesji z naszej strony, ze strony naszego komitetu, jest próbą znalezienia tej równowagi. Kompromisu. I tam zastosowaliśmy jakby dwie propozycje. Jedną dużo lepszą dla przyrody, czyli jakby dużo większy obszar tego parku, dla nas. Parku miejskiego, tego bufora przed Rosicą, ale też zaproponowaliśmy wersję minimum, która jest naszym zdaniem mniej korzystna, ale rozumiemy, że pewne rzeczy być może będzie trudno przeforsować. Także daliśmy dwie różne alternatywy, ale absolutnie nie możemy się zgodzić na to, żeby las, który jest naturalny, żeby go przekształcać w park, bo za chwilę pojawią się pomysły, żeby budować tam betonowe ścieżki, żeby stawiać ławki. Teraz dostajemy informację, że tak nie będzie. Żeby postawić lampy, czyli wszystko to, co złe dla naturalnego środowiska, dla zwierząt tam mieszkających i dla roślin tam rosnących. Wynika to z charakteru działek. Jeżeli miasto zaplanowało duży hipermarket, supermarket, powiedzmy wielkogabarytowy sklep i zaplanowało parking, który będzie sięgał praktycznie do brzegów samej Rosicy, to jest to w rzeczywistości dewastacja tamtego fragmentu rzeki. My proponujemy, żeby przynajmniej część działki na styku z Rosicą, gdzie w tej chwili jest teren niezabudowany, gdzie są, no, powiedzmy, dzikie chaszcze, żeby tam utworzyć park, który byłby buforem pomiędzy tą zabudową, która w planie pozwala mieć tylko 20% powierzchni biologicznie czynnej, no to jest właściwie zero. I ten obszar oddzielony byłby po prostu parkiem miejskim, który w sposób naturalny przechodziłby właśnie w działki leśne, które w tej chwili nie mają charakteru leśnego, ponieważ w momencie prowadzenia ewidencji działek, tam tego lasu nie było, bo on urósł sam z siebie, to są w większości samosiejki, więc to jest las, który tak naprawdę spełnia bardzo wysokie wymagania, ponieważ to są drzewa, które przyjęły się w trudnych warunkach, utrzymały się w trudnych warunkach, to są drzewa w większości rodzime naszych gatunków, to też jest charakterystyczne dla Rosicy, tam nie ma roślin inwazyjnych, to jest po prostu unikat, ponieważ w tej chwili nawłoć spotykamy praktycznie wszędzie. W każdym innym jarze, a w tym nie. I chcemy jak gdyby to zachować i uratować, dlatego proponujemy ten bufor,
oddzielający tą bardzo aktywną gospodarczo część działek od tych, które przechodzą potem w działki leśne i na końcu właśnie w teren chroniony, czyli teren przyrodniczo-krajobrazowy, już właściwie ujścia rzeki Rosicy do Wisły. Mhm. Chcecie też tam utworzyć pomniki przyrody, tak, z niektórych drzew? Właśnie nie z tylko drzew. Z drzew. Właśnie to jest to ciekawe, okay. Ponieważ jakby takie naturalne myślenie ludzi jest, że jak pomnik przyrody to drzewo, ewentualnie skała. Chociaż w Płocku nie ma tylko są drzewa. Tylko są drzewa na jest jedno owocowe, bo jest chyba czereśnia tam niedaleko mojego domu. I miasto nie zgodziło się na... Na przykład na Jamę Morusa nie zgodziło się, żeby to był pomnik przyrody, ale o Jamie to jeszcze możemy za chwilę powiedzieć, a tutaj, jeśli chodzi o Małą Rosicę, to tam są, Rosica też jest zasilana takimi źródliskami, strumykami. Jest jedno takie miejsce bardzo, można to określić jako leśne uroczysko, gdzie są takie drzewne wykroty, gdzie ta woda sobie tak lekko po gruncie przesącza się, a jest tam praktycznie krystalicznie czysta, bo to też kolega stwierdził tam występowanie kiełża zdrojowego, to jest taki mały skorupiaczek, który pojawia jest się... Jest wskaźnikiem zanieczyszczenia wody. Tak. Jeżeli on się pojawia, to znaczy, że woda jest, rzeka jest bardzo czysta. I chcielibyśmy też właśnie... Te wszystkie procesy, które te nasze protesty, te nasze działania polegają na tym, żeby też zmieniać myślenie urzędników i żeby pomyśleć o przyrodzie w sposób holistyczny, w sensie, że musimy chronić ją jako całość, więc stworzenie też takiego pomnika będzie sygnałem, że nie tylko drzewa, ale również źródliska czy przestrzeń leśna może być pomnikiem przyrody i to jest idealne miejsce, żeby ustanowić taki pierwszy... No w dobie suszy byłoby to wręcz symboliczne, tym bardziej, że Rosica, nie wiem, czy ludzie mieszkający w domkach jednorodzinnych wokół zdają sobie z tego sprawę, ale to dzięki Rosicy, dzięki tym wykrotom, dzięki temu, że ta rzeka tam wylewa, ma gdzie wylewać, że ta woda się zatrzymuje, że tam są bobry i ta rzeka stoi, że dzięki temu zasilane są, grunty są zasilane wodą. I w tym momencie oni nie odczuwają spadku wody gruntowej, która jest generalnie problemem nie tylko na Mazowszu, ale już w całej Polsce. I takie zatrzymywanie wody poprzez właśnie rozlewiska, poprzez strumyki, poprzez pozwalanie jej na swobodne wsiąkanie, jest najlepszym, co możemy w tej chwili zrobić, aby zatrzymać suszę. Tak, nawet miejscowo, lokalnie jest to odczuwalne po prostu. W tych domkach jednorodzinnych właśnie wokół Rosicy wielu mieszkańców ma jeszcze studnie głębinowe nawet. I dlatego one funkcjonują, tak. Nie tylko ze względu na Wisłę, bo to również oczywiście ma znaczenie, ale Rosica jest minimalnie wyżej niż Wisła i mimo wszystko ona w momencie, jeżeli ta woda spływa dużo wolniej, ona ma szansę wsiąknąć w te grunty po prostu. No jednocześnie na to, żeby ta woda pozostawała w krajobrazie, pracuje też tam Bobrza Rodzina. Tak. Są piękne rozlewiska w takim starym Olsie, to od ulicy Pałacowej można przejść w miarę swobodnie i sobie zobaczyć i to jest to jest naturalna retencja. Nie trzeba budować za grube miliony zbiorników, tylko pozwolić zwierzętom i naturze działać. Stworzyć miejsce, gdzie rzeka może wylewać. I to nie jest nasza fanaberia. Ta dyrektywa, która się ostatnio pojawiła i mamy nadzieję, że pozostanie, chociaż Polska właśnie staje okoniem w tej sprawie, sugeruje, żeby takie miejsca zachowywać, żeby tworzyć naturalną retencję, a nie sztuczne betonowe zbiorniki, które nie zatrzymają tej wody w krajobrazie. Już takie zło się też zadziało w Małej Rosicy, ponieważ mamy na pewnym krótkim odcinku rzeka została wpuszczona w betonowy rów. To powoduje, że ona nie pozostaje w tym środowisku, tylko po prostu spływa... Powiem nieładnie, ona została wpuszczona w kanał podziemny, tak. Pod rondem dzwon. A, no ona tak. Przebiega pod rondem dzwon, ponieważ jej pierwsze źródła
są jeszcze dalej w kierunku na północ. I tak naprawdę ona już zaczyna się na wysokości między Międzytorzem a Podolszycami i pod rondem Dzwon jest przekształcona w podziemny taki, nie wiem, skanalizowana jest po prostu, płynie kanałami i dopiero ponownie pojawia się tutaj już po stronie, przy trasie Kościuszki. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak wygląda Mała Rosica, gdzie jest i co tam się znajduje wokół niej, planujecie w najbliższą niedzielę specjalne wydarzenie. Tak. Tak. To opowiedzcie trochę o tym, po pierwsze, co to jest, a po drugie, jak do tego wydarzenia się przygotować. Jak wyszliśmy tutaj z sesji, wtedy, kiedy mówiliśmy o Małej Rosicy i wywiesiliśmy taki szeroki baner i robiliśmy sobie zdjęcia, to ze 2-3 osoby spytały się, a co to jest ta Mała Rosica? Mówiliśmy, no rzeka, ale gdzie? Mówi, to tam na Parowej. Mówi, nie, tam jest Brzeźnica, a Mała Rosica jest z drugiej strony. No i byli zdziwieni, więc ten spacer jest po to, żeby pokazać, gdzie ta rzeka jest. Że w ogóle mamy tak piękne miejsca. Pokazać, jak ona wygląda. No i w tytule jest ratunkowy, czyli jakby zbierać jak najszerszą koalicję ludzi dobrej woli, którzy chcą, żeby zachować to naturalne miejsce. Przejdziemy się tym bardzo pięknym kawałkiem, ale dość trudnym, bo tak jak sugerujemy, no, ona jest momentami rzeką taką górską albo podgórską, więc nie będzie łatwo, ale postaramy się pokazać te najpiękniejsze miejsca, jeśli chodzi o krajobraz. Być może nam uda się zobaczyć jakieś ptaki, które tam sobie gniazdują i mieszkają. Może się pojawią jakieś ssaki. Ja ostatnio, jak byłem, to widziałem lisa i sarnę. No i być może, jeśli dojdziemy do źródlisk, ja wezmę takie małe lupki, to może dojrzemy też kiełże w tej rzeczce. No i teraz powinno się zacząć też kwitnienie różnych kwiatów, tak zwanych geofitów wczesnowiosennych, właśnie na tych obszarach rozlewiskowych, więc pewnie będzie też pięknie, jeśli chodzi o kwiaty. No i chcemy to pokazać, chcemy powiedzieć, co dalej będziemy robić podczas tego spaceru. Przygotowaliśmy rozdać takie ulotki. Krótkie foldery informacyjne, tutaj jest wszystkie opisujące gatunki. Jakie, może nie wszystkie, ale te najbardziej reprezentatywne gatunki, jakie tu można spotkać, w tym również chronione. Opis, jakie mają znaczenie i również tutaj jest bardzo symboliczna mapa, gdzie w ogóle znajduje się Mała Rosica i dlaczego chcemy ten obszar objąć ochroną. No i tutaj na końcu jeszcze są nasi sojusznicy, bo jakby staramy się pytać wszystkich, pytać organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby prywatne i osoby kandydujące do rady. Czy nas popierają, no bo tak naprawdę od przyszłej rady będzie zależało. Mieliśmy świadomość, że wchodzimy pod koniec tej kadencji, ale wiele osób wróci do Rady Miasta i chcemy ich przekonywać do tego, że to jest dobry pomysł. Wielu już z tych osób mówi, że tak, że są za nami. Ja może polityków nie będę wymieniał, ale na przykład dr Grzegorz Gołębiewski, który jest historykiem i członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, wyraził nam poparcie. Rady Osiedla Borowiczki, czy Polska Grupa Fotograficzna. Koło Kobiet w Borowiczkach. I wiemy, że dla tych ludzi to ma znaczenie. Ja byłem też przy ulicy Pałacowej, tam rozmawiałem z mieszkańcami. Oni tam wychodzą na spacery ze swoimi psami, więc też ten pomysł z parkiem nie pojawił się znikąd. Że to jest miejsce ich spacerów i wszyscy chcą, żeby to zachować. Dlatego jest ten spacer i mam nadzieję, że jak najwięcej osób przyjdzie i że będziemy się dobrze czuć, a przy okazji jeszcze pomyśleliśmy, że jak każdy weźmie w kieszeń mały worek,
to częściowo przynajmniej te drobne śmieci będziemy mogli zabrać stamtąd ze sobą, bo niestety jak każdy płocki jar, cierpi. Wiem, że tam koledzy i koleżanki z grupy Śmieciobranie Płock co jakiś czas tam sprzątają, więc też wielki ukłon w ich stronę. Ale pewnie po zimie to się jednak troszeczkę nazbiera podczas tego spaceru. Powiedzieliśmy, że w niedzielę, nie powiedzieliśmy o której i w którym miejscu się spotykacie. O godzinie 11 w niedzielę przy kościele świętego Wojciecha na Podróżcach Południowych. Wszystkich zapraszamy. Prosimy o obuwie raczej płaskie, na porządnej podeszwie. Tak jakbyśmy się w góry wybierali. Tak jakbyśmy się wybierali w góry, tak. Wygodne ubranie, dresy, może kurtka przeciwdeszczowa. Butelka z wodą. Butelka kanapka. Z wodą, bo to może potrwać od 1,5 godziny do 2 godzin i aparat lub telefon na dobre zdjęcia. No tak, bo też idziemy po to, żeby zrobić zdjęcia, żeby pokazać później. Żeby pokazać piękno. My nie chcemy robić rewolucji. Chodzi o to, że takie miejsce już istnieje. Ono jest jednym z unikatów. W ogóle pod tym względem Płock jest rewelacyjnym miastem. Nie wiem, czy inne miasto może się pochwalić, nie wiem, 3 czy 4 jarami, które wrzynają się w skarpę i tworzą tak fantastyczne miejsca, fantastyczne jary. Wiem, że Lublin ma takie miejsce, które bardzo mocno chroni. Nawet w paręnaście kilometrów od swoich granic dba o takie jary, ponieważ są to unikatowe. A my mamy takie jary i z pełną zaniedbujemy je. Wszystkie jary są brudne, upiornie powiedziałabym. Co jakiś czas wisząc, prawda, wizualizacje na ich temat. My dążymy do tego, że te jary powinny być chronione. Nie powinno tam być nie tyle żadnych inwestycji, ale powinny być maksymalnie ograniczone tylko do tych miejsc, tak jak tutaj przy Rosicy, gdzie faktycznie jest taka konieczność. Natomiast nie psujmy tego, co już mamy, nie psujmy tego, co posiadamy, co już jest, co już istnieje i co jest fantastyczne. Inne miasta wkładają mnóstwo pieniędzy, czasu, zaangażowania, żeby takie rzeczy odtwarzać, żeby odtwarzać naturalne siedliska, naturalne ekosystemy. My takie rzeczy mamy. Mamy jakby już niejako w prezencie ze względu na nasze położenie. Doceńmy to i zachowajmy. Ja myślę, że te pomysły za grube miliony najlepiej odłożyć między półki, a te miliony przeznaczyć właśnie na ochronę, na nadzór, na wysłanie tam jakichś zielonych patroli, które będą sprawdzać. Wysprzątanie, zamontowanie fotopułapek w tych miejscach newralgicznych i stałe dbanie o te miejsca, i to naprawdę wystarczy. Nie potrzeba tam naszej ingerencji. Cieszmy się tą naturą, pójdźmy zrobić zdjęcie. To też jest rodzaj przekazania obrazu, a nie psujmy złymi inwestycjami. Naprawdę warto popatrzeć, co robi Radom, warto popatrzeć, co robi Łódź, co Warszawa, jak renaturalizuje rzeki. I oni też korzystają ze środków unijnych, więc to nie jest tak, że problemem są pieniądze. Pieniądze są tylko na projekty, które są mądre i które nie niszczą środowiska. Oprócz jaru Małej Rosicy zajmujecie się też ostatnio jarem Brzeźnicy. Jaki problem tam się zaczyna tworzyć? Albo może powstać właściwie? Myśleliśmy, że budowa domków hobbitów będzie ostatnim pomysłem. Głupim pomysłem. Niestety pojawił się kolejny. Otóż doszły nas wieści, a nawet osobiście słyszałam na spotkaniu z panem prezydentem, z mieszkańcami Skarpy, jako radna Skarpy, że pan prezydent proponuje tam udostępnienie, jak się wyraził, mieszkańcom parowy jaru Brzeźnicy. Czyli stwierdził, że chce, żeby ten jar był bardziej popularny i zaproponował tam budowę między innymi single tracków. Single tracki są to drogi
dla rowerów, ale to nie jest zwykła ścieżka rowerowa, tylko to jest ścieżka dla rowerów, nie wiem, ekstremalnych, dla pełna wyzwań, bardzo jakaś taka, nie umiem tego nazwać, określić dokładnie. To, do ekstremalnej jazdy. Być przystosowana i bezpieczna dla tego, kto będzie się poruszał po tej ścieżce, a to oznacza? A to oznacza, że przede wszystkim pomysł wybudowania ścieżki na, zboczu powoduje, że przede wszystkim ta ścieżka musi zostać usypana, musi zostać utwardzona. Jeżeli naruszymy zbocze, naruszymy wszystkie korzenie, które tam się znajdują, czyli na zboczach mamy w jarze brzeźnicy drzewa. Czyli oznacza to uszkodzenie korzeni. Jeżeli nawet mamy obiecane, że żadne drzewo nie będzie wycięte, ono i tak obumrze w momencie, jeżeli będzie miało uszkodzone powyżej 50% korzeni. Co więcej, może przewrócić się w czasie wiatru, wichur i będzie stanowić niebezpieczeństwo. I to jest zagrożenie, pomijając to, że umówmy się, w tej chwili już zjeżdżają kłady bezpośrednio zboczem brzeźnicy w dół, niszcząc wszystko, co popadnie, i mieszkańcy zgłaszali mi, że proponują słupki betonowe, takie jak są na parkingach, co pół metra, tak żeby się kłady nie mieściły. Tylko nie w brzeźnicy, tylko wzdłuż u góry, żeby odgrodzić ten obszar, żeby można było dalej przejść, bo tam są ścieżki również takie w dół, z których korzystają zwykli mieszkańcy, schodząc z psami, idąc na spacer. I oprócz tej głównej drogi, która cały czas jest dostępna, są schody przy Dobrzyńskiej, można dojść do schroniska zupełnie swobodnie, nawet wózkiem z dzieckiem. To jest twarda droga, to jest stary trakt, który był, bo przecież Brzeźnica kiedyś była zamieszkana. I tam są resztki budowli i są drogi w całkiem dobrej jakości, ponieważ nie są rozjeżdżane. Jeżeli zgodzimy się na single tracki, mieszkańcy obawiają się, i my również, że oprócz rowerów, oprócz budowy, która już zdewastuje zbocze, wejdą tam zupełnie oficjalnie kłady, motocykle. Ja nie mówię tylko o dewastacji roślin, ja mówię też o hałasie. Tam żyją bobry, lisy, tam żyje stado saren, tam spotykamy sowy, spotykamy zimorodki. To jest korytarz ekologiczny łączący... czarny, zielony. Dzięcioły, które są pod ochroną wszystkie. To jest korytarz ekologiczny, który łączy Wisłę tak naprawdę ze zlewnią Wierzbicy i tam dalej poprzez rowy z Wierzbicą. Jeżeli to zakłócimy, to będą niepowetowane straty przyrodnicze. Jeszcze trzeba pamiętać, że jeśli ktoś się wczytał w uchwałę z 2017 roku dotyczącą utworzenia, znaczy powiększenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jarobrzeźnicy, to dokładnie wie, czego w tych jarach robić nie można. I dokładnie to, czego nie można robić, trzeba będzie zrobić, żeby zbudować ścieżkę. Więc jeśli trzeba będzie to zrobić, to będzie potrzebna uchwała Rady Miasta, która zdejmie ochronę z tego obszaru. Stąd pojawiają się te informacje o dodatkowych 50 hektarach, jeśli chodzi o park miejski. Będzie to kosztem zespołu przyrodniczego, czyli de facto pozbawimy ochrony 1/3 zespołu i stworzymy park, który tej ochrony nie będzie miał. To jest jakby... To jest manipulacja. Moim zdaniem jest to osobiście manipulacja, ponieważ mówi się nam, że Płock otrzyma, i tak jest to w tej chwili reklamowane, Płock otrzyma 50 hektarów parku. Nie otrzyma 50 hektarów parku, ponieważ park już tam jest. Ma ponad 150 hektarów i jest obszarem chronionym. Ale ma charakter parku. Są tam ścieżki, są tam drogi, można wejść, wyjść i spełnia wszystkie elementy parku. Natomiast jest pod ochroną i jest jasno powiedziane w uchwale, co wolno, czego nie wolno w tym parku robić, czyli w tym obszarze chronionym. Jeżeli zdejmiemy ochronę z 50 hektarów, to może w tej chwili nie, ale za 2 lata pojawi się pomysł, może ławeczki, może latarnie. Otworzy może to śmietniczki. Furtkę do dalszych działań po prostu. Otworzy to furtkę do dalszego zwiększenia antropopresji
I w tym momencie straci to wszystko charakter korytarza ekologicznego i tak naprawdę będzie to dewastacja naturalnej, dzikiej przyrody. A o to chodzi, żeby zachować ciąg, żeby zachować szlak, który jest najważniejszy, migracyjny. Te zwierzęta już i tak mają trudno, bo ile my piszemy jako dziennikarze o zdarzeniach drogowych związanych właśnie z dziką zwierzyną. Dlatego, w Płocku, że im zabieramy kolejne tereny. Bo zabieramy coraz więcej, bo chcemy przejść suchą stopą, bo chcemy, żeby nam było wygodnie. Mamy przestrzeń, w której mieszkamy. Tą przestrzeń zagospodarujemy. Wygospodarujmy tereny zielone w tej przestrzeni, w której mieszkamy. A te ostoje, oazy ostatnie, które zostały dzikiej przyrody w naszym mieście, zostawmy naprawdę w spokoju, bo to się nie skończy, źle się skończy dla przyrody i dla fauny, która tam mieszka, ale następni w kolejce jesteśmy my. Więc naprawdę prosimy wszystkich, którzy decydują o takich rzeczach, żeby bardzo głęboko się zastanowili. I obecni, i przyszli, zaznaczmy. Tak, i jeszcze chciałam wrócić do definicji parku. Dla mnie założenie parku z samej definicji to jest założenie. To nie jest coś, co już istnieje. A nie przekształcenie. Tak, przekształcenie z obszaru chronionego, czyli tak naprawdę zdjęcie. To jest degradacja. Degradacja prawna. Chyba, założenie, że zakładamy park narodowy. No więc mówię, jeżeli... Tak, to jest jedyny wyjątek. Jeżeli zakładamy park, to ja wyobrażam to sobie jako, nie wiem, ugory, coś po rozbiórce, po rozbetonowaniu. Przy małej rosicy ta przestrzeń. I tam zasadzamy. Tam zasadzamy nowe rzeczy, czyli tworzymy coś z niczego, czego wcześniej nie było. To jest tworzenie i utworzenie parku. Na podsumowanie naszej rozmowy. W najbliższą niedzielę o godzinie 11:00 przy kościele świętego Wojciecha wszyscy, którzy chcą uratować małą rosicę, ale przede wszystkim poznać jej piękno, spotykają się w wygodnych butach, bezpiecznych, z plecaczkiem, wodą i ruszają w podróż, która na pewno będzie dla nich niezapomniana. A ja mam nadzieję, że dostarczycie nam z niej trochę zdjęć. Zobaczę, może mi się uda wybrać, ale nie obiecuję. Zapraszamy, bardzo ciekawa wyprawa. I cóż, apelujemy, tak jak wspomniałam, i do obecnej władzy, i do przyszłej władzy o to, żeby te nasze dzikie tereny, przepiękne do spacerów, do życia przyrody, po prostu zachować w takim stanie, jak są. A miejsca zieleni nowe tworzyć w nowych miejscach. O czym my jeszcze tutaj w tym studiu porozmawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Pokażcie jeszcze, co macie za piękne plansze. Tak, ze sobą. Te plansze będą z nami na spacerze. Będzie można się sfotografować. Tu jest dla poparcia zespołu. Mamy jeszcze takie troszkę śmieszniejsze historie. No i jest tutaj jest nasz znak rozpoznawczy, czyli zespół, czyli komitet ratunkowy. Będzie można zrobić sobie zdjęcie z nami, żeby właśnie takim obrazkowo wyrazić poparcie na tym. No i będą też te ulotki. Będą ulotki. I mamy też trochę znaczków do rozdania, podkreślających, że mała rosica jest rzeką, że chcemy powołać zespół. A nie rowem, z którym można wszystko zrobić. Tak, to takie rzeczy, takie będą atrakcje. No i oczywiście opowieści. Będziemy opowiadać o tym, jakie drzewa rosną, jakie rośliny, jakie zwierzęta. Może je zobaczymy gdzieś się pochylimy. No i zobaczymy te też piękne kaskady, które tworzy mała rosica naturalnie. Bez pomocy betonu i człowieka. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, a ja bardzo Wam dziękuję za rozmowę. W moim studiu gościli dzisiaj Iwona Olecka i Radosław Łabarzecki. Dziękujemy pięknie.